Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku FIFA Ultimate Team. Dzisiaj zagramy sobie może meczyk. Tak jest, może być to jeszcze ten sezon. Sezon w drugiej lidze, który naprawdę był bardzo ciężki dla mnie. Dlatego, że miałem problemy z netem, wyrzucało mi podczas live'u neta właśnie i no niestety, przez to dostałem walkovery. Kilka naprawdę, no zmień te koszulki, nie bądź debilem. Zmienisz czy nie? No. Kilka naprawdę dziwnych sytuacji miałem. Czekajcie tylko. O, dobra, musiałem sobie fotel poprawić. To znaczy było coś takiego, że po prostu prowadziłem 6-2 w 90 minucie. Wyrzuciło mi neta. No i niestety dostałem walkover. Także niezbyt fajne, no ale cóż, ja poradzę. No. Więc pogram sobie jeszcze Ultimate'a, myślę. Do końca jeszcze tego tygodnia na pewno. Potem już powoli będę kończył te wszystkie serie i wiecie o co chodzi. Będziemy się powoli zbliżać już do FIFA 14. Trochę koncepcji już mam, jak to zacząć, jak to zrobić, ale wiadomo, że wszystko się dopiero okaże, jak dorwę tą FIFA w ręce. No! Bierz, no! No, nie! Diego! Pograłem dosyć sporo FIFA 14 w wersję demonstracyjną i niestety tak mi się teraz gra słabo w 13, że to jest parodia po prostu. No ale cóż. Wow. Powoli już będę kończył. What? Powoli trzeba kończyć tą 13 już, dlatego ponagrywam sobie tę serię do przodu. Fucking. Ponagrywam sobie je do przodu i później już będę tylko na live'a grał w demo 14 w ostatnim tygodniu 13, że tak powiem, i to już będziemy kończyć. Pyk, pyk. No nie. Łap go. No i jest 2-0, fucken. Robinho, 13 minuta. Chyba 13 już daje znać o sobie, że to już jest koniec, to już jest pora, żeby to zakończyć. Pamiętacie, jak tym składem grałem, jak tego zrobiłem. Po prostu świetnie mi się grało i wszystko cud, miód, malina, a teraz przegrywam dużo. Ale też już nie ma takiej ochoty do grania, naprawdę jakoś. Jak zobaczyłem 14, to już ta 13 wydaje mi się taka dziwna. Dobrze. No ej! Tak, Vidal to przejął i ty to gwizdasz. Ale petarda poszła. Który tak uderzył? Pięknie, Barrio, jedź z tym, jedź! Ajajaj, to powinna być bramka. Podobają mi się te koszulki. Nawet nie wiem, jakiego to są zespołu, jakbyście pytali, ale ale fajne, naprawdę. No kurde. Di Natale. Tak, muszę wejść z piłką do bramki. W ogóle zaraz w przerwie wejdzie Kaka, to się skończy. Ogólnie chyba skończę granie w Ultimate'a, kiedy dobiję Kaką do 500 bramek.
To też jest takie moje założenie, ale nie jest karny. Tak? Nie, nic nie było, czyściutko. O. Kaka ma chyba jeszcze ponad 30 coś bramek do strzelenia, aby dobić do tych 500 upragnionych. Myślę, że na live'ach może mi się to uda osiągnąć w przyszłym tygodniu gdzieś. Podanie Balotelliego przewrotką było po prostu dziwne. 33 minuta, mamy Di Natale, strzela bramki, a tutaj... Jak ten Balotelli to zagrał? Bardzo dziwnie. Szkoda, że Di Natale tego jeszcze nie skończył przewrotką, nie? Ale by było fajne. Dobra. Nie ma tak łatwo. Pięknie, ale dwójkowa akcja Balotelliego. I Di Natale, Mario. Dobi. Ale to wybił. Aha. I to... No nie wierzę. Nie wierzę po prostu, że Balotelli... Di Natale tego nie dobił. No i że Balotelli tego nie trafił też. Powinno być 2-2. Skiller. Odsuńmy mu się i zaraz wpadnie w nas sam. Ups. Dobra, na dół. No, uwielbiam te wyrzuty po prostu moje. Nie pomyślę nigdy o tym, żeby wyrzucić do przodu jakoś tak fajnie, tylko gdzieś tam gościa na szybko chce znaleźć i potem tak to się kończy właśnie. Dobra, to Ogbonna nalajcie. Czy uda się jeszcze jedną akcję stworzyć w tej połowie? Chyba nie. Aguero... No i znowu mi ściągnął z buta. Ajajaj, Balotelli by to wcisnął, ale chyba niewielki ten... No, sorry. To był minimalny, spalony, panie sędzio. Takich się nie gwizda, ale teraz pora na Kakę, pora na jego kolejne bramki. Mam nadzieję, po przerwie. Wchodzi Ricardo Kaka. Powiem wam, że fajnie mi się gra tym Palacio, naprawdę. Ricardo, nie wiem czy wiecie, już Kaka jest dostępny w Ultimate w 13 w Milanie, tak samo Özil. Są porobione już transfery po prostu i są już te karty. Aj, tak samo Özil w Arsenalu, Bale w Realu. Na pozycji napastnika. Co jest też dziwne. No ale zobaczymy jak on będzie grał. Dobra, mam to. Aj, go przepchnął. Cholera mi tam na górze ucieka. Muszę mu zrobić miejsce, żeby tu chciał wjechać. O nie. Pięknie. I jedziemy z kontrą. Palacio, Balotelli. Di Natale. Do Kaki. A za mocno troszkę. Tak niewiele brakło, no.
Faul, faul, faul. To jest faul, ale dla mnie. O właśnie. Spróbujemy. No to strzeliłem. Kogo tu ma Farfana? O fuck. Ale dynamiczny ten mecz się zrobił teraz. Naprawdę mega fajnie się gra. No puść. Ja naciskałem już chyba 3 razy podanie do Di Natale. Kaka! Pięknie. Kolejna bramka. Ricardo, zajebiście. 59 minuta. Tak w swoim stylu. Dwóch tutaj się pogubiło. Dobry, mocny strzał. Przełamało ręce bramkarzowi. I mamy 2-2. O nie. O nie, łap to, proszę. Dlaczego on się nie rzucił za tym? Nie mam kompletnie pojęcia. Ja pierdzielu. Balotelli. Nie wierzę po prostu, ale to zepsułem. Taka sytuacja. Chodzi o to, że zmarnowana. Aj, to było do przewidzenia, kurde. Palacio. Za mocne podanie do Elsharawiego i nic z tego nie wyjdzie kompletnie. Vidal załamuje. Na pewno będzie. O, fucking, ale go wpuściłem. O, ja pierdzielę. Ładnie mu tego nie mogłem wysunąć po prostu. Gece. Oddaj to. Palacio i Alaba. Dobra, nie ma co się ścigać. Jeszcze muszę jakąś piłkę do Kaki dobrą dograć. Aj, to już taka fajna. Kurde. Może teraz. Kaka! Ajajaj! Potężne ma te uderzenia, naprawdę. Balotelli, nie, nic z tego. Ale jeszcze próbujmy, to jest jeszcze nic. Nic tu się jeszcze nie zakończyło. Podszedł i Kaka. Pięknie, do Balotelliego. Kaka do Di Natale. Di Natale z pierwszej piłki. Tak jest, mamy bramkę. 79 minuta. Antonio Di Natale. Popularny dziadek u mnie na live'ach. Piękna asysta Kaki. Strzał z woleja Di Natale. Ładna ogólnie trójkowa akcja. W wykonaniu naszych piłkarzy. I pięknie, pięknie wszedł Kaka i od razu wszystko stało się inne. Dobra. Teraz muszę trochę piłką pograć, którą właśnie straciłem. Jak zawsze. Pięknie, ależ do końca poszedł. Dobra, a teraz Kaka.
Znów piękne podanie do Di Natale. I. Ajajaj, cofał się bramkarz, ale niestety nie wpadła. 7 minut do końca, dośrodkowanie w pole karne. Ricardo Kaka. To jest po prostu coś niesamowitego. Wchodzi w przerwie ogólnie zawodnik na murawę, zdobywa dwie bramki i asystę. Coś pięknego. Dobra. Ależ mu to zdjął. Skilluj więcej. Teraz będzie mi Kakę pilnował cały czas. To już zostało 3 minuty do końca. Ała, nie fauluj Kaki, on też umie. Swoją drogą Kaka miał tylko jedną czerwoną kartkę w ciągu 700 meczy. Ała. Znowu faulowany Kaka, ej. Kaka to jest po prostu już, to już jest legenda w tym klubie jednak. Naprawdę niesamowite. Tyle ile razy już mi Dubsko uratował, to jest fenomenalne po prostu. Także 90. minuta, ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, do usłyszenia jutro, no i do zobaczenia na live, także na razie i piątek.